Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Tak, mieliśmy sparring, który wygraliśmy na spokojnie, wynikiem 11-1. Nie chcę się chwalić, ale zrobiłem dwie bramki. Nie, potem zjedliśmy, potem zjedliśmy obiadek. I po obiedzie mieliśmy drugi trening. A na drugim treningu było bardzo fajnie, bo nie pamiętam, co było dalej. Potem była kolacja. I tak się nas... A, potem mieliśmy jeszcze wykład o rozumieniu gry. Ten wykład był bardzo fajny. Nie trwał wcale długo, także było bardzo fajnie. Potem rano zjedliśmy śniadanie i poszliśmy na trening, który był w formie turnieju. Który wygrałem. Nie chcę się chwalić, ale zdobyłem dwie asysty na bramce. Który... moja drużyna zajęła drugie miejsce. Ogólnie turniej był bardzo fajny. Trafiamy 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i jak się nie trafi, to się odkłada. Dobra, teraz ja. No dawaj, w szóstkę. Ja. Nie ma. Nie ma. Truje. Zanim piłkę do mnie puściło. Jaki to twój ulubiony klub? Moim ulubionym klubem jest Bayern München.
A jaki to twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor jest zielony. Jaki to twój ulubiony piłkarz? Moim ulubionym piłkarzem jest Robert Lewandowski. Twój ulubiony samochód? Porsche. Witamy na kanale Talent Warszawa TV. Dzisiaj Stasiek Siniewski, gwiazda 2012 roku, będzie odpowiadał na pytania. Dobrze, to przejdźmy już do pierwszego pytania. Jaki jest twój ulubiony piłkarz? Moim ulubionym piłkarzem jest Robert Lewandowski. Okay. Jaki jest twój ulubiony klub? No i to dobre pytanie. Ale jaki jest twój ulubiony trik? Moim ulubionym trikiem jest być Mbappé. Jaki jest twój ulubiony kraj? Moim ulubionym krajem jest... Polska. Dobra. Na jakiej pozycji najbardziej lubisz grać? Ulubiona pozycja jest... Numer 4 to jest lewy obrońca. Dobra. Opowiedz coś o swoim najładniejszym golu. Najładniejszy gol tam z Benjaminkiem Radą, kiedy prawą ręką uderzyłam to, co podtrzymuje poprzeczkę. Dobra. To już koniec tego odcinka. Życzę